Dzień dobry. Zakupiłem sobie takie oto serwo. Informacje pozakupowe. Zobacz ofertę. Takie oto mamy kupione serwo. Tutaj się nam chwalą, że mamy mieć takie oto metalowe zębatki. No więc w dzisiejszym materiale dla odmiany nie naprawiamy, tylko weryfikujemy, czy sprzedawca pokazuje. O, ktoś mi tu przy firmie, w koło firmy jeździ na kładzie. Deszcz dzisiaj pada u nas, a nieważne. Wracamy do challenge'u. Sprawdzimy, czy to jest prawda. Serwo wygląda w ten sposób. Ma oryginalną plombę, nakładną na śrubkę, nigdy nie zrywać. I kupiłem dwie sztuki. Z doświadczenia wiem, że ta pierwsza jest metalowa, a dalej wszystko jest plastikowe. Tak z reguły jest. To jest dość ciężkie. Zaraz zweryfikujemy, czy tym razem będzie prawdziwe metalowe, czy też z plastiku. Tak więc już telefon podwiesiłem u góry na statywie. Biorę sobie odpowiedni, tutaj śrubokręt już szukam. O, ten będzie najlepszy, bo tu śrubokrętów u mnie w warsztacie pełno. Oficjalnie zrywamy plombę, przerywamy, wykręcam śrubę. Podniesiemy delikatnie sobie pokrywkę od strony magnes, dobrze trzyma, od strony zębatek, zobaczymy, co dostajemy tak naprawdę, czy będą tam takie piękne, mosiężne czy aluminiowe, nie wiem, no ale metalowe bynajmniej, takie piękne, tam złote jak mosiąc były. To trzeba wcisnąć. No, zaraz przybliżę. Pokażę to z bliska z ręki. Bardzo proszę. Tak to wygląda. Czy to jest metal? Tak, to się przyciąga. Dobrze, zdejmijmy te kilka tą. To jest, i to nawet nie jest aluminium, bo to się przyciąga do magnesu. A więc ten test zakończył się pozytywnie. Serwo kupione od Jakal, jeśli dobrze mają nazwę, za 29 zł. I takie serwo Pro MG995 od tego sprzedawcy mogę polecić. Jest tutaj po prostu prawda. Także bardzo się zadziwiłem. Naprawdę myślałem, że to serwo będzie takie jak wszystkie inne. Te z różową naklejką ich nie kupujcie, one są właśnie oszukane. Kiedyś zrobię kolejny materiał, kupię specjalnie takie jedno serwo, żebyście zobaczyli, jak wygląda ono w środku, że ono ma tylko pierwszy typ metalowy, a reszta jest plastik. Tutaj jest to prawdziwe, jest to nieudawane, tak więc mogę z czystym sumieniem polecić. Dzięki, że obejrzeli ten krótki materiał. Pozdrawiam. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!